Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dziś, moi drodzy, skupimy się na kryptach, ponieważ obiecałem, że taki odcinek nagram, więc postaram się wam tak bardzo prosto wyjaśnić, o co chodzi z kryptami, ale też powiem dużo rzeczy, które mogą się przydać osobom, które nie mają o tym zielonego pojęcia, czyli bardziej początkujący. Jedno tylko nawiązanie do poprzedniego odcinka, bo widz zadał pytanie w komentarzu, a ja zawsze na początku na wasze pytania odpowiadam. Chodziło o poprzedni odcinek, czy zwracałem uwagę, jak mam zabezpieczone zasoby. Więc tak, jak tutaj najedziesz, no to oczywiście widzisz, jak masz zabezpieczone zasoby, no tylko ochrona przed wrogiem to jest 7 600 000, czy tam 6 700 000. Tu nie będę tłumaczył, od czego te zabezpieczenia zależą, bo no, zależy to od kilku czynników, natomiast mówiąc w skrócie, ma się to nijak do tego, co pokazywałem w poprzednim odcinku. Ale to nie temat na dzisiaj. Dobrze, więc moi drodzy, krypty. Pytanie podstawowe będzie, i od tego sobie zaczniemy, do czego tobie, drogi widzu, są potrzebne krypty? Tak? Po co te krypty? No masz krypty, masz 3 rodzaje krypt. Jest krypta zwykła, którą otwierasz no, za pomocą zwykłej smoły. Eksplorujesz właściwie, nie otwierasz, bo kryptę zwykłą się eksploruje. Jest krypta epicka, którą eksplorujesz i potrzebujesz do tego smołę epicką. No i jest krypta rzadka, którą eksplorujesz za pomocą rzadkiej smoły. Czyli są 3 rodzaje krypt. Zaraz wam pokażę mniej więcej, o co tutaj chodzi. Jedyna różnica między, no powiedzmy, kryptą zwykłą, a epicką, a rzadką jest taka, że rzadkie krypty, aby otworzyć, musisz je otworzyć, musisz mieć klucze do tych krypt. No i przykładowo, żeby zdobyć taki klucz, to albo któryś z przyjaciół ci tą kryptę otwiera, ale ty musisz bardzo szybko tam maszerować i tą kryptę otworzyć. Tu jeden z przyjaciół idzie karterem, zobaczmy, do jakiej krypty idzie. O, do 25 poziomu, czyli jeden z lepiej rozwiniętych przyjaciół. Ja się do takich krypt, powiem wam szczerze, moi drodzy, 25 poziomu jeszcze nie zabieram, bo mnie one bardzo dużo kosztują i na 2 razy bym musiał. Natomiast co do właśnie tej rzadkiej krypty, jeśli któryś z przyjaciół ci, widzu, otworzy, to ty musisz jak najszybciej tam iść. Ja często, jak miałem nadmiar portali, a wiedziałem, że na 2 razy taką kryptę muszę obrócić, to otwierałem sobie portal przy tej krypcie. Dlaczego? Dlatego, że jak otworzysz taką kryptę, to bardzo szybko są, no jest dużo ludzi różnych w grze, ja się też gdzieś tam z tym spotkałem. W klanie nie robi tego nigdy złośliwie, więc jak nam się zdarzy, bo raz na ruski rok się zdarzy, że po prostu w tym samym czasie ruszymy i ktoś komuś, że tak powiem, niechcący zabierze, no to się przepraszamy, wiadomo. Natomiast co do obcych ludzi, często oni obserwują, jak tylko otwierasz i chcą cię tam wyprzedzić, nie? Zabrać ci tą kryptę. Więc klucze do krypty generalnie najprościej zdobyć albo w taki sposób, że ktoś z przyjaciół ma dużo kluczy i ci otwiera i wtedy no po prostu tylko potrzebujesz smołę, lub możesz zdobyć te klucze. No ja tutaj masz coś takiego jak twierdza, to się nazywa twierdza elfów, ona jest tu na 30 levelu, o widzisz, tu masz też kryptę na 30 levelu rzadką. Tu jest krypta epicka, tylko no to są, mówię, dla mnie akurat na ten moment jeszcze, no powiedzmy, zaporowe, ale nie mam ci tu, drogi widzu, jak pokazać. No dobra, to zresztą nieistotne. Twierdza. Musisz zburzyć twierdzę elfów, tylko musisz ją zburzyć, na tym samym poziomie musi być twierdza elfów, jaki klucz potrzebujesz do krypty. Czyli przykładowo, niechby to było na twoim poziomie, że chciałbyś lub chciałabyś eksplorować kryptę 10 poziomu, no to wiadomo, że twierdza elfów musi być tego 10 poziomu. Taką twierdzę albo znajdziesz, tak jak ja tutaj akurat przypadkowo, że lecisz po mapie i sobie szukasz, albo przy użyciu wieży obserwacyjnej. Ja akurat mam aktywowaną tą wieżę, kupiłem ją sobie za złoto, które mam w grze, nie za realne pieniądze, a za złoto. No to tak samo możesz tutaj krypty i areny, sobie zaznaczasz poziom krypty, jaki cię interesuje. Jak widzisz, mam, drogi widzu, na levelu 15, bo takie krypty najczęściej otwieram. To są krypty, które na raz obsłużę. 20 też jestem już w stanie na raz zamknąć, natomiast no, są one dla mnie troszkę jeszcze zbyt drogie. No dobra, no ale może w ogóle powinniśmy zacząć od tego, po co te krypty nam są do szczęścia potrzebne w tej grze.
bo to jest taka podstawa, bo mówię tutaj krypty, jak je otwierać, co, jaka i tak dalej. No ale do czego te krypty? Co ci to daje? Otóż daje ci to w wielkim skrócie to, że jak masz tutaj zakładkę kuźnia, to za te krypty tworzysz z tych różnych tam składników, które w tych kryptach zdobywasz, tworzysz po prostu ekwipunek, czyli mówiąc wprost, ubrania dla naszych tutaj wszystkich kapitanów. Zaraz przelecimy po tych ubraniach, natomiast to jest dosyć istotne. Musisz wiedzieć, że jak tu wejdziesz w kuźnię i w warsztat, to połącz materiały. To jest bardzo ważna zakładka, bo jak widzisz, będziesz łączyć materiały. Zawsze razy 4 to się robi. I chodzi o to, im wyższy masz procent danego materiału, no nie wiem, tu jakaś popielata skóra hydry, tak, mi wyskoczyła, ja ją mam na czerwonym levelu, więc jeśli miałbym, zazwyczaj 4 takie materiały są potrzebne do stworzenia ekwipunku, więc jeśli bym miał wszystkie na czerwonym, no to wtedy będę miał wyższy poziom tego. I chodzi o to, że im wyższy masz poziom danego materiału, dlatego zawsze warto łączyć, tutaj po prostu klikasz na przykład na strzałeczki, jeżeli masz premium, to wszystkie ci się łączą, a jeżeli nie, no takie dwa kwadraciki pojedynczo to. I widzisz, i to się tak łączy, nie? Wtedy te znikają lub maleją, w zależności, mówię, razy 4 zawsze to się robi. Także na początku warto troszkę mieć tej cierpliwości. Ja nadal muszę mieć cierpliwość, czasem dużo tych krypt obsługiwać, zanim jakiś ekwipunek stworzę. Jak widzisz, mam tu dużo czerwonych, ale to wcale jeszcze nie jest tak hop-siup. Szczególnie tych tutaj mam najmniej, bo to są materiały głównie z epickich krypt. I niektóre też tutaj się dublują, co są materiałami z krypt rzadkich. Ale z rzadkich kryptach najczęściej zbierasz takie klejnoty. Zaraz to ci wszystko, drogi widzu, pokażę. Może odbierzmy darmową ofertę, bo to zawsze co do, jak tylko się pojawia, to tą ofertę warto odebrać, bo zawsze za darmochę coś tam dostaniemy. Dobra. Opatrzcie, już tutaj odebrałem pięknie. No. Także, jeśli chodzi o te krypty, to są one nam potrzebne, żeby tworzyć ekwipunek. Ja ci to pokażę może na przykładzie naszej Heleny. Jak widzisz, wszystkie jej ubrania są czerwone. Tak, które tworzyłem. Są czerwone, ponieważ wszystkie materiały były czerwone. To oznacza, no, tak jak mówię, w praktyce to, że jest wyższy poziom. Tu jak sobie klikniesz na dany, to masz napisane, no, u mnie jest to 23%, jakby jedno ubranie daje, plus 23%, tak? Następnie, jak już masz stworzony taki ekwipunek, tak? Takie ubranko, to właśnie tutaj są te klejnoty, które w rzadkich kryptach zdobywasz. Tu jest jakiś tam agat, ja go sobie dodałem. I daje sam klejnot już 18% więcej tempa szkolenia wojsk. No akurat w przypadku Heleny właśnie. Ja jej ubranie, bo to też musisz, drogi widzu, wiedzieć, że ubranie dobierasz do danego kapitana jak najbardziej sensownie. I tak samo zwróć proszę uwagę, że jeśli ja tutaj Helenę, bo to jest też bardzo ważna rzecz, no, związana z kryptami, no bo mówimy o tworzeniu ubrań, no bo jednak z tych krypt ubrania tworzysz. To zobacz, jeżeli nasza Helena ma tempo produkcji żywności, na co średnio już zwracam uwagę, bo okej, daję radę, bardziej zwracam uwagę, żeby Helena miała tempo szkolenia wojsk, żeby szybciej wojska szkolić, tak? No to ubranie, oczywiście, że stworzyłem. Nie ma ubrania stricte, moi drodzy, które by odpowiadało szkoleniu wojsk. Nie ma takiego ubrania. Więc jedyne, jakie mogłem zrobić, no to po prostu tempo budowy, tempo badań. Tak jakby we wszystkich kapitanach, czyli czy to w Helenie, czy właśnie Aurorze, która też jest odbudowy, głównie jest odbudowy, tak? Czy w Fardhadzie, który jest od badań, wszyscy, jak widzicie, mają te same ubrania, tak? Ponieważ nie ma takiego akurat odnośnie szkolenia wojsk. Więc w przypadku Heleny, jak widzisz, drogi widzu, no skoro no samo ubranie bardziej przyspiesza badania, co jest mi potrzebne i dlatego tak to dobrałem, no to mogłem dobrać klejnot fioletowy, no mógł być jeszcze wyższej jakości, który zwiększa nam szkolenie wojsk. I tak samo, zobaczcie, tutaj akurat było o badanie technologii, no bo nie miałem tego zaklęcia. Te zaklęcia zdobywasz tylko w jeden sposób, jak robisz codzienne zadania,
może niepotrzebnie do miasta wszedłem, bo nie to chciałem kliknąć zasadniczo. Jak masz codzienne zadania, prawda, zróbmy tam sobie dodaj z 5 na przykład. Tak widzisz, tutaj masz różne takie rzeczy, nie? Widzisz, to są te zaklęcia tak zwane. Czyli stąd zdobywasz za darmo zaklęcia, musisz mieć dużo codziennych badań. Jak jesteś w fajnym klanie, to masz dużo odświeżania tych codziennych zadań i nie będzie z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu. To samo, moi drodzy, skąd zdobywać smołę do eksploracji krypt? No, jeżeli jesteś w dobrym klanie, to po prostu zdobywasz tą smołę ze skrzyń. I w moim przypadku, drogi widzu, wygląda to w praktyce w ten sposób. Zobacz, mam na przykład zwykłej smoły 323 tysiące. Zazwyczaj po skończonym starożytnym potworze, gdzie my 3 starożytne pokonujemy, na razie dajemy radę wszystkie pokonać, ze starożytnego odbieramy prezenty. Zazwyczaj mam koło 500 do 600 tysięcy tej smoły. Ja tej smoły, moi drodzy, zużywam gdzieś na dobę koło 100 tysięcy, bo tak jak mówię, jest mi potrzebne dużo w kuźni materiałów. Więc właśnie tutaj ci pokażę, co możesz tworzyć. Jeśli już w tym warsztacie połączyłeś te materiały, które zebrałeś i połączyłeś klejnoty, tutaj też zaklęcia się łączy, nie? To jakby zobaczcie, tutaj też się łączy zaklęcia. Natomiast właśnie tu wam pokażę celowo, a mogę. Aha, bo opracowałem tą technologię. Okej, bo już myślałem, że nie mogę. Dobra, więc zaklęcia też muszę łączyć tu akurat. To też daje. No właśnie, nie bez powodu zwróciłem na to uwagę, drogi widzu, bo jest jedna z ważnych rzeczy. W akademii masz coś takiego jak kowalstwo. I tutaj musisz pewną technologię opracować. To nie jest drogie, jeśli chodzi o te punkty waleczności. Na szczęście to nie jest drogie. Ja, jak widzisz, wszystkich jeszcze nie opracowałem, ale co jest ważne? Ja tu sobie ustawiłem, żeby koszty były małe. Łączenie klejnotów, bo może się zdarzyć, że danego klejnotu czy zaklęcia nie będziesz mógł połączyć, bo wyskoczy ci komunikat, że musisz opracować technologię łączenia zaklęć 1 czy łączenia klejnotów 1. No to wtedy wiesz, że już musisz wejść tutaj i to opracować. To jest naprawdę tanie, więc tu akurat na początku nie ma problemu. Ja, moi drodzy, mam tworzenie klejnotów 3 odblokowane. Jeszcze nie mam. Jakbym chciał 80 milionów, no to już u mnie by kosztowało. Natomiast myślę, że będę prędzej czy później, moi drodzy, musiał to odblokować, żeby jeszcze dalej z tymi klejnotami iść. Bo jak widzisz, nie mam wszystkich połączonych. No i koszt naprawy ekwipunku też jest dość ważny. No bo to jeżeli no, twój bohater czy kapitan walczy, ekwipunek czasem się zużywa i trzeba go naprawić. I to też kosztuje, nie? Natomiast na pewno ważne jest tutaj to łączenie klejnotów, łączenie zaklęć. To masz właśnie tutaj. Musisz mieć to opracowane i ja wam pokażę, że na przykładzie zaklęć może mam, ale wydaje mi się, że na klejnotów już dalej nie mam. Widzicie, jeszcze dwa mam okienka wolne i jeśli bym chciał tu połączyć, to mi wyskoczy właśnie ten wspomniany komunikat. Tylko jak widzicie, no nie mam tyle klejnotów, żebym mógł połączyć, nie mam 4. Także no nie pokażę wam to, ale musicie mi wierzyć po prostu na słowo, że no nie jestem w stanie tutaj nic wyczarować, żeby tutaj były 4 gdzieś. W każdym razie to jest, musiałbym mieć tą technologię tu opracowaną, a jeszcze jej nie mam. Na razie jeszcze tak daleko nie idę. Jeśli chodzi znowuż, moi drodzy, o materiały, które zdobywacie w kryptach, to musicie się liczyć z tym, że im wyższy level krypty będziecie eksplorowali, tym oczywiście zużyjecie więcej smoły, ale również wyższej jakości dostaniecie materiały. Nie wszystkie, ja wam zaraz to w praktyce pokażę. Przede wszystkim, moi drodzy, do eksploracji krypt będziemy potrzebowali kapitana Cartera i tylko on jest tutaj najważniejszym kapitanem w tej sprawie. Wiem, że na początku to będzie trudne, bo no, jeśli masz kapitana Cartera na zerowym poziomie, no to musisz go wylevelować. Ale myślę, że levelowanie chociaż na ten, moi drodzy, chociaż ten 50 poziom, setny poziom, nie jest takie trudne. Da się to zrobić, szczególnie jak jest ten Rój Aranche, bierzesz go przy okazji, tylko nie bierz go w ubraniach, no bo pamiętaj, że te ubrania mogą się zniszczyć, bez sensu. Jak Cartera bierzesz do levelowania, to
lepiej go wziąć po prostu bez ubrań. No i moi drodzy, zobaczcie, u mnie, jeśli on jest na 129 levelu, to skuteczność eksploracji krypt, zobacz, jak bardzo mi tutaj wzrosła, nie? U mnie to w tej chwili, tylko musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę. Właśnie, jeszcze poziom gwieździsty, widzowie. Tutaj widzicie, piąty. Plus 50%, dlatego że gwiazdki dodałem. Tu mi jeszcze jedno brakuje, ale nie mam tyle tej esencji. Nie wiem, czy na razie chcę tego Cartera aż tak mocno, no bo to jest 50-70. Na tym etapie, słuchajcie, Cartera nie chcę jakoś levelować. Bo tak jak mówię, spokojnie będę mógł jedną kryptę 20 poziomu na raz obrócić. Jakkolwiek to brzmi. Trochę brzmi tak dwuznacznie. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Także w pierwszej kolejności potrzebujecie Cartera. Oczywiście mogłem pokazać. Cartera oczywiście trzeba ubrać. Ja tu mam na czerwono, jedno mam na pomarańczowo. Widzicie? Jeszcze dodatkowo plus 36%, nie? Natomiast moi drodzy, i tak samo dobrałem odpowiednie klejnoty. Zwiększa skuteczność eksploracji krypt, zwiększa krypty. Zawsze, słuchajcie, jak dodajecie tutaj klejnot, teraz nie będziemy tego robili, no bo już jest dodane, ale jeśli byście dodawali tutaj klejnoty, to one wam się wyświetlą i zawsze jak na każdy najedziecie, no bez sensu do Cartera dawać siłę zwiadowców czy siłę armii, prawda? Tempo produkcji smoły od biedy by mogło być. Natomiast raczej chodzi nam o skuteczność eksploracji krypty, więc szukacie tak długo, aż pokażę wam, że ten klejnot jest odpowiedzialny właśnie za to, czego szukacie. Jak widzicie, ja tu na razie nie mam. Ja tu na razie nie mam, moi drodzy. Widzicie, nie ma. Są inne jakieś i potem lecimy z następnymi. Dobieramy po prostu taki klejnot, który odpowiada temu. Tylko uwaga, bardzo ważna rzecz. Wy się też tymi procentami tak nie sugerujcie. To znaczy są te procenty, ale to nie zawsze tak będzie działało. To znaczy podam wam na takim przykładzie, jak miałem, moi drodzy, już mi niewiele brakowało, żeby kryptę 20 poziomu otwierać na raz. Dosłownie brakował mi 1%. No i niestety, mimo że się starałem, to tej krypty mi nie otwierało. Kapitan awansował, niby o 1% przybyło, a w rezultacie nie. I teraz tak, jeśli chodzi jeszcze o krypty, ja wam tu może jedną pokażę, żebyście... Wiecie, z których mi tak teraz jeszcze brakowało. Nie bez powodu patrzę na rodzaj krypty. Na razie mówimy o zwykłej. Bo to też, to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy i tutaj będziecie musieli sobie zawsze patrzeć. Zawsze zwracać na to uwagę, tego wam dokładnie nie pokażę, bo to każdy musi gdzieś według swoich oczekiwań. Jedną z metod, my jak już wam mówiłem, my mamy taką zasadę w klanie, że przynajmniej te 10 krypt 15 poziomu trzeba otworzyć. Natomiast to jak widzicie, no ja otwieram tych krypt z 50 dziennie, bo chcę wam tutaj teraz pokazać. Otworzyliśmy kryptę, mamy to w dzienniku. Takie dostaliśmy materiały, wiadomo, skrzynia dla klanu, tak? Tu widzicie wszystko dokładnie, co dostaliście. Też zawsze dostajecie jakieś tam pierdołki, dostajecie, wiadomo, doświadczenie, więc tak też można Cartera też levelować, ale już na moim levelu, tym 129, Cartera idzie to bardzo, bardzo wolno. I zobaczcie, zużyta smoła, bardzo mało tej smoły, jeszcze niedawno miałem jej 4000. Zaraz wam pokażę też, dlaczego mi to zmalało. Zużyta smoła 2,54, tak? 2,54, no czyli bardzo ładnie. Mogę wam pokazać to samo na przykładzie. I oczywiście, jeśli macie eksplorować kryptę, wam pokazuję, ile potrzebujecie tej krypty. Ja zobaczcie, zawsze klikam tu eksploruj. Bonus 10%. Ja zawsze robię tą super eksplorację, która jest droższa. Nigdy nie robię tej zwykłej eksploracji, tej tańszej, tylko zawsze tą droższą. Akurat dziesiątki rzadko kiedy otwieram, ale tu mi się akurat przyda. Widzicie, znacznie mniej tych materiałów jest, ale cena jest powiedzmy 637. Chciałem wam tylko pokazać, jak to u mnie wygląda ze skutecznością. Natomiast ta skuteczność eksploracji krypty, aby wam też, moi drodzy, malała, to oczywiście potrzebny jest poziom Cartera odpowiedni, ale nie tylko Carter za to odpowiada. Macie dwie rzeczy, które są za to odpowiedzialne. Pierwszą rzeczą znowuż jest w Akademii archeologia. Tak, i zobaczcie, macie skuteczność eksploracji krypty 1, czyli to jest skuteczność eksploracji tych krypt, powiedzmy, 5 poziomu, tak?
Jeżeli szansa na podwójną, jak widzicie, mam to wszystko tutaj zrobione, smołę, nie smołę. Koszt eksploracji, bo pamiętajcie, że tutaj w tych technologiach koszt a skuteczność to są dwie różne rzeczy, tak? Tutaj. Natomiast jeśli chcecie ten koszt i skuteczność obniżać, to musicie też te technologie opracować. Krypty 3 to odblokowuje wam krypty 15 poziomu. Bo jak nie macie tej technologii, to nie otworzycie krypty 15 poziomu, żadnej, tak? I to akurat dotyczy wszystkich krypt, zarówno rzadkich, epickich, jak i zwykłych, nie? I potem mamy znowuż, moi drodzy, tutaj dopiero możecie Cartera odblokować, nie? Więc najpierw, jak masz bardzo niski level, drogi widzu, niestety musisz na początku krypty otwierać jakimkolwiek kapitanem, zanim Cartera odblokujesz. Natomiast polecam ci odblokować Cartera i go levelować jak najszybciej, bo daje to dużo korzyści. Krypty 4 to są krypty 20 poziomu, tak? I jak widzisz, mam je odblokowane. I teraz, jeśli opracowujesz skuteczność, musisz zawsze zwracać uwagę na te rzymskie cyferki, tak? No bo to, jak widzicie, jest tutaj taki miszmasz, bo tu mamy skuteczność krypt 3, a tu mamy koszt krypt drugich. I teraz musicie pamiętać, że skuteczność krypt trzecich to są krypty 15 poziomu, a krypt drugich to są 10 poziomu, tak? Tak jak jedynka, no to byłoby 5 poziomu. Musicie to jakby pamiętać, bo to nie jest takie oczywiste, a też taki protip wam daje. Zobaczcie, szansa na podwójną eksplorację krypty drugiej, czyli krypty 10 poziomu. Też mam to odblokowane. Po czym odblokowałem sobie krypty 5, a krypty 5 to są już 25 poziomu. Tak, jak widzicie, jeszcze tu nie mam wszystkiego jakoś opracowanego. Nie rozumiem kompletnie, czemu tutaj skuteczność eksploracji zwykłych krypt 1 jest. Czy koszt eksploracji zwykłych krypt. To jest jakoś dziwnie też zapisane, bo na tym levelu nie powinno być. Zobaczcie, rzadkie. Czy tam gdzieś epickie, tak? O, tu są epickie. No i teraz praktycznie jakbym to odblokował. Chyba to. Skuteczność eksploracji epickich krypt 10 poziom. Czyli to jakbym zrobił na 10 poziom, no to jak już widzicie, kosztuje. Nawet w tej chwili mnie nie stać, bo 8 bilionów, to już nie ma żartów. To odblokowałbym krypty 30 poziomu. Tylko, moi drodzy, pytanie, po co mi krypty 30 poziomu, jak to od groma i trochę zburzyła smoły, nie? Mogę wam pokazać na krypcie 20 poziomu. Nie pójdę dalej, widzowie, bo to nie ma sensu. Jeżeli bym... O, tutaj jeszcze jedną 15 otworzymy. Zawsze patrzcie Cartera, cyk, cyk. Ja sobie zawsze przyspieszam. Jak widzicie, mam tych przyspieszeń ponad 10 tysięcy, ciągle je dostaję, także akurat na przyspieszenia nie narzekam. Także, moi drodzy, to jest oczywiście, czyli co robić, żeby tobie się te krypty fajnie eksplorowało? No to pierwszym protipem bardzo ważnym, wiadomo, awansować tyle, ile jesteś w stanie Cartera, im wyżej, tym lepiej. Drugie, ubrać tego Cartera w odpowiedni sposób. No chociaż w to, co możesz na danym levelu, na którym jesteś. Odblokować technologię w Akademii i jeszcze jedno w Bohaterze też jest technologia, to też wam pokażę. Dobra, otwórzmy jedną kryptę 20 poziomu, żebyście widzieli, ile mnie to kosztuje. I jakby mniej tych krypt 20 poziomu robię, bo tak mówię, raz na jakiś czas sobie pyknę, cyknę, ale generalnie robię mniej, raczej robię 15, robię ekonomicznie. Jeśli ty, drogi widzu, jesteś gdzieś na niższym levelu, to spokojnie 10 poziomu, jeżeli na raz zrobisz kryptę 10 poziomu, spokojnie otwieraj kryptę 10 poziomu, będzie gites na twoim levelu. Zobacz, 20 levelu i tutaj dostaję fioletowe, niebieskie. To nie jest tak, że wszystkie są z 20 levelu, nie myślcie, niestety. No niektóre nadal materiały mamy, to jest ich może więcej, ale nadal mamy z niższego poziomu, tak? Ale chodzi mi tutaj o koszt. Zobaczcie przy okazji, ile srebra dostałem, doświadczenia 8 milionów. 100% na raz wzięte, ale 11 tysięcy mnie to kosztuje, 11,5 tysiąca. Kosztuje mnie to tyle, bo też robiłem eksperymenty, no teraz wam nie będę tego resetował i wam udowadniał. Natomiast, drogi widzu, jeszcze całkiem niedawno, zanim na nowo zrobiłem punkty u bohatera, zaraz wam to pokażę,
to tutaj miałem 14,5 tysiąca, tak? A w tej chwili jest 11,5 tysiąca, także zobaczcie, 3 tysiące smoły zużyłem mniej. Dlaczego? Dlatego, że również jest coś takiego jak u bohatera naszego, moi drodzy, jak archeologia. Tak samo też jest ekonomia, tutaj też musicie zaglądać, pamiętajcie o tych punktach. O, je zdobywacie 10 punktów zazwyczaj już później za każdy poziom bohatera, ale moje podejście znacie, żeby zbyt szybko bohatera głównego nie awansować. Natomiast zwróćcie uwagę, tempo wytwarzania ekwipunku, tak? Zasięg marszu do krypty, to też może być tak, że jak ci wyświetla komunikat, że za daleko masz do krypty, je sobie wyszukasz tam przez wieżę obserwacyjną kryptę, jeżeli jest w twoim królestwie oczywiście, tak? No i ci pokaże komunikat, że jest za daleko do tej krypty. No to właśnie musisz sobie to odblokować również. U mnie to jest ok, nie, jeszcze takich komunikatów nie mam. Także nie musisz tego od razu robić na 10 poziom. Tak samo słuchajcie, jak zapas smoły. Ja generalnie zapasu smoły, powiem wam szczerze, że nie ulepszam, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. Bardziej tutaj skupiam się właśnie na koszt eksploracji krypt, czy szansa na podwójną eksplorację, skuteczność, prawda, czy nawet produkcja smoły. Natomiast o tempo produkcji smoły, no tu akurat jak widzicie nie mam tego, bo gdzieś szedłem bardziej teraz w tą skuteczność i ja to mam, zobaczcie, cały czas w ten sposób, nie? Skuteczność eksploracji krypty drugich, czyli krypty 10 poziomu, tak? Tutaj dalej mamy skuteczność eksploracji znowu pierwszych krypt, czy koszt eksploracji, no ale jak to duplikujesz, to masz większy procent. Zobacz, jak tu klikniemy, to dodatkowo mam 10% skuteczności, jeśli chodzi o eksplorację krypty. Tylko muszę ci zwrócić, drogi widzu, uwagę, co już powiedziałem wcześniej. Te procenty trochę dziwnie są tu liczone, bo to nie oznacza, że jeśli na przykład twój karter otwiera kryptę, gdzieś, nie wiem, 10 poziomu, niech będzie 15, tak? Twój karter eksploruje kryptę 15 poziomu, skończył ją eksplorować i klikasz na tą kryptę i tam jest napisane, że poziom eksploracji 90%, to nie oznacza, że jak tu klik, to tą technologię tutaj opracujesz, no pokażę ci akurat na tym, i tutaj 10% teoretycznie jest napisane, no to 90 i 10 to nie da ci 100%, teoretycznie powinno dać, ale uwierz mi, że to tak nie działa. Te procenty będą o wiele wolniej szły. Także jest to dziwna matematyka, nikt tego nie rozumie, czemu w Total Battle te procenty są tutaj tak jakoś dziwnie liczone. To nie jest tak proste, jakby się wydawało. Na logikę oczywiście tak być powinno, że jeśli otwierasz karterem kryptę, zostaje ci tam jakiś procent tej eksploracji krypty, no to teoretycznie jak dodasz wszystkie bonusy, no to o tyle procent powinno to wzrosnąć. No niestety guzik, prawda? Nie dzieje się tak. Zobaczcie, ja tutaj gdzieś utknąłem, albo i nie utknąłem, nie, zobaczcie, ja tu mam wszystko wykupione do końca. Koszt eksploracji epickiej krypty trzecich, tak, czyli epickie krypty. Jeszcze możemy sobie epicką kryptę otworzyć i rzadką, żebyście widzieli, co się dostaje w innych kryptach. Proszę bardzo, rzadka krypta dosyć blisko, zobaczcie jak pięknie, otwórz, eksploruj, to nawet nie będziemy przyspieszali, bo nie damy rady, także sobie, o i ktoś za mną idzie, i ktoś za mną ruszył. No tak widzicie, się czasem dzieje, nie? Ktoś za mną ruszył do krypty. Tak czasami jest, moi drodzy. To jakby jest rzecz normalna, ale chciałem wam pokazać, to nie jest jakby, że ktoś mi chciał coś zabrać, no po prostu czasem tak się dzieje, że w różnym czasie, znaczy w tym samym czasie ruszamy, nie, do danej krypty. Także no tak czasem się dzieje. Zobaczcie, tutaj dostajecie większość tych kamieni, tych takich różnych rzeczy, ale też dostajecie materiały, z których tworzycie ekwipunek. Także każda krypta, jak widzicie, na to wpływa. Jeszcze jest taka rzecz, może, oj, 12 milionów tutaj dostałem, 11 tysięcy tylko zużyłem smoły, także zobaczmy, jaki w ogóle mamy tutaj poziom naszego kartera. No to nie będzie tak łatwo go awansować, jak widzicie, więc tutaj w ten sposób go nie awansujemy. Zostaje nam jeszcze krypta epicka, którą chciałem wam pokazać. Weźmy sobie może tą. Jak klikacie zawsze na daną kryptę, bo od tego powinniśmy, widzowie, w ogóle zacząć,
że jak klikacie na daną kryptę, to widzicie, jakie materiały możecie tu znaleźć. Tak? I sobie przeglądacie to. Nie zawsze w każdej krypcie jest to samo. Ja tu może powinienem w ogóle od tego wam zacząć i powiedzieć, jak ja się teraz tutaj inspiruję tym. Zobaczcie, tu znowu przeglądacie i widzicie, co w tej epickiej krypcie zdobyliście. Ile smoły, prawda? 3000. Nie tak dużo, ile doświadczenia, ile jakichś tam rzeczy. No ta żywność, to całe te wszystkie rzeczy, to aż mi tam niepotrzebne, ale no mało, mało tego jest z 15 poziomu niestety krypcie. Ale teraz chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo to będzie dosyć ważne. Zobaczcie, jeżeli ja na przykład teraz chciałbym sobie stworzyć ekwipunek do naszej, bo tu jednego brakuje, to była nasza Aurora, tu bym chciał jej stworzyć ekwipunek, tak, który będzie odpowiedzialny za tempo budowy, czyli właściwie to samo, co Helenie i co naszemu Farthadowi. No to mamy coś takiego, moi drodzy, jak wzmocnienie ekonomii, tak? No i tutaj, jak widzicie, macie pokazane, jaki macie najmocniejszy materiał, najwyższego poziomu materiał. Zawsze mogę wam podpowiedzieć, jak widzicie cenę, to wyższa cena znaczy, że będzie wyższego. I tutaj wam pokazuję procenty. Czyli u mnie szansa jest 72% na kolor pomarańczowy, a tylko 18% na czerwony. No nie robię tego, ponieważ nie mam wszystkich czerwonych. Widzicie, nigdzie nie mam. Te procenty, no to jest trochę jak w lotto. Aż takiego ryzyka widzowie nie lubię. Ja lubię bardziej pewne sytuacje, czyli jakby przeważający procent był na czerwony. Natomiast dlaczego ja bym się w tym wstrzymał? Dlatego, że słuchajcie, nie chcę tworzyć ekwipunku, który będzie za chwilę usuwany. To jest strata materiałów. I zobaczcie, tu mam dokładnie napisane, pokazane, jakie materiały są mi potrzebne. Tak? I teraz, jeśli tutaj patrzysz, o, niech będzie tutaj, będzie to lepiej zauważalne. Że ten mamy pomarańczowy, tak? Jedwab cesarza. No to jak klikniesz na ten jedwab cesarza, na informacje, proszę bardzo, pokazuję ci, w jakich kryptach to znajdziesz. Zwykłej krypty, i dlatego zobaczcie, widzowie, dlaczego otwierałem te krypty takie, tego typu zwykłe. Więc tylko jedna zwykła krypta, każda inna zwykła krypta nie dostarczy ci tego konkretnego materiału, tak? No masz, jak widzisz, też we wszystkich chyba epickich, to są chyba wszystkie epickie i w dwóch rodzajów rzadkich krypt. Natomiast podstawowa, jeśli chodzi o zwykłą kryptę, to jest tylko ta. No i załóżmy, że ten jedwab chce sobie zdobyć. No to, moi drodzy, co robię? Sobie klikam, cyk, na zwykłe krypty. No i sobie szukam tej krypty. Tylko, o, tu jest, to jest ta. No minus taki, że musisz się nauczyć pamiętać, czasem łatwo się pomylić. Ale tak jak mówię, jak chcesz zdobyć konkretny składnik, możemy zobaczyć zaraz na przykładzie drugiego składnika, czy nam jakiegoś brakuje materiału, to wam zaraz pokażę na przykładzie innej krypty. Natomiast no, no to wymaga, no, no wiecie, no, no, no Total Battle jest grą, która no jednak inteligencji wymaga troszkę kreatywności, wiecie, to nie jest gra dla głupich. Tutaj trochę kreatywności twojej potrzeba. No to już wszystko widzisz bez zmian, tak jak było w poprzednim, natomiast jak widzisz, zdobyliśmy 6 tych jedwabi, tak, jedwab cesarza. I wtedy, jak sobie tu wejdę w kuźnię, we warsztat, połącz materiały, szukam tego jedwabu cesarza. Ja już go na pamięć znam po prostu, jeśli chodzi o ikonkę, proszę bardzo. I sobie mogę połączyć, cyk, cyk. Jak widzicie, no niewiele mi to dało, jeszcze mi trochę tu brakuje, żebym tu doszedł, albo do żółtego najlepiej. Dlatego będę na pewno otwierał w pierwszej kolejności właśnie te krypty. Jeszcze raz ci pokazuję, drogi widzu, jak sobie wchodzisz tutaj w te twoje materiały dołączenia. Na przykład tych mam mało, a chciałbym więcej, no to widzę, w jakiej krypcie. No ten jest tylko w jednej, prawda? Ta sztabka brązu. Elfialina, proszę bardzo. Widzisz, zawsze masz narysowaną, drogi widzu, kryptę, w której dany materiał znajdziesz. Jak widzisz, mam ich mało, bo na nich się tu nie skupiam. One na razie nie są mi aż tak potrzebne, te materiały. Jeszcze, ale będą potrzebne. Uwierz mi, że będą. Tutaj zdobyłem chyba, jak dobrze pamiętam, ze starcia królestw chyba te trofeum, jeżeli dobrze pamiętam. I coś jeszcze na dole było, tak, to są materiały, które zużyłem z ranga roku. Chociaż teraz, jak zrobię patent na rangę, to myślę, że wszystkie materiały pozdobywam i ekwipunek też stworzymy z rangi.
Także jak widzisz, drogi widzu, no przykładowo tutaj, tak? Jakbyś chciał to, to też masz narysowane. I są takie materiały, tak jak tutaj, demoniczna runa, które praktycznie w każdej zwykłej krypcie, jak widzisz, są dostępne. W każdej zwykłej. Nie do końca bym powiedział, że w każdej... Albo tak, w każdej zwykłej, w każdej epickiej, ale nie zdobędziesz ich w rzadkiej. Także zawsze klikasz na informacje i teraz ja bym to na twoim miejscu zrobił tak. Chcesz sobie stworzyć ekwipunek. Tak? No niech będzie, że tutaj ci pokazywałem na tym przykładzie, ale niech będzie, że chcesz stworzyć ekwipunek. No te są potrzebne akurat tutaj rzeczy, których mam mało. To oczywiście są inne punkty jeszcze tutaj, to jest jeszcze inna rzecz. Bo to nie jest to, jakby twierdze elfów trzeba rozwalać, ale twierdze po prostu takie... One się chyba nieumarłych nazywają, jeśli dobrze pamiętam, tam zdobywasz te punkty. No dobrze, no załóżmy, że odwagę gwardzistów. No przyjmijmy, że chcesz po prostu na sile swojego bohatera rozwinąć. No i zobacz, u mnie tutaj, drogi widzu, jest dosyć duży przestrzał. Raczej jest większa szansa, że trafimy koloru pomarańczowego niż żółtego. To czerwony też mało. Jeśli ja bym kliknął utwórz, no to zużyłbym ten żółty surowiec i już następnego bym takiego nie stworzył, więc dlatego wolę czekać i mieć większą pewność. Zobaczcie, tu jest sytuacja idealna, bo albo stworzymy 80% czerwony, albo żółty. I tu już bym mógł kliknąć i wtedy ten procent, słuchajcie, przy... jeżeli byśmy trafili żółty, to zobaczcie, siła gwardzistów plus 30%. Przy czerwonym jest plus 23% i chyba teraz tyle mam. Albo mam jeszcze mniej? Nawet nie pamiętam, drogi widzu, nawet nie wiem, czy mam taki, bo tutaj mam... Załóżmy, że to są też te, bo te też są na gwardzistów. To mam plus 12% u głównego bohatera, bo ich nie zmieniałem. Ten niebieski to w ogóle jest plus 8%, ale to od razu ci powiem, że to jest taki dodatek. I na zasadzie, że mam, bo mam. Ale no tak samo tutaj, zobaczcie, też mam niebieskie, tak? U animatora i to jest też plus 8%, także chyba rozumiecie, jaka jest różnica kolosalna. 32% a 8, ale tu już właśnie u Kleopatry mam właściwy, bo Kleopatrę najczęściej używam. I zobaczcie, że u Kleopatry mam czerwony, czyli plus 23%. Tragedii nie ma, no ale sami wiecie, że mogłoby być, prawda, lepiej, nie? No mogłoby być lepiej. Także dlatego jakby się wstrzymuję. I teraz zobaczcie, proszę, jak mamy tą kuźnię. Chcę stworzyć jakiś materiał. No mówię, podaję tutaj na przykładzie tego i widzisz, że jakiegoś surowca ci brakuje, to znaczy kolor czerwony. Zresztą masz tutaj po kolei bardzo ładnie pokazane, jaki kolor jest wyższy. No im tutaj jest wyższy procent, tym jest lepszy. No żółty jest najlepszy, czerwony jest średnio dobry, pomarańczowy no to tak już na maksa najsłabiej. Oczywiście wiadomo, jeśli ty masz niższy level i nawet niebieski powinien być dla ciebie ok, tak? No bo nie zdobędziesz dużo tych materiałów, więc oczywiście na niskim levelu, jeśli otwierasz krypty 5 poziomu czy 10, oczywiście, że warto jest nawet niebieskiego levelu tworzyć ekwipunek, no bo zawsze to jest dodatkowy plus, no ale generalnie ja jestem, jakby nie mam potrzeby teraz tworzenia ekwipunku, tak na siłę, wiecie, i wolę poczekać, aż stworzę coś lepszego, tak? Czyli wolę poczekać, aż będę miał pewność, że ten ekwipunek jest wyższego, że tak powiem, lotu. No nie wiem, o zobaczcie, tutaj tu mamy w ogóle stuprocentowo pewną sytuację, widzicie, wszystkie są czerwone, 100% pewności, że będzie takie coś. Oczywiście zależałoby mi na żółtym, bo czerwone już mam u Kleopatry. Nie wiem, czy tutaj akurat z gwardzistami wam tak nie pokażę, bo te składniki są dosyć wysokich leveli, więc akurat w tym momencie wam nie pokażę, ale niech by było... A jakbym chciał na przykład Carterowi fajną pelerynkę ubrać? No to też tak średnio. Dobra, zostańmy tutaj, bo tutaj jakby największa jest rozpiętość. Widzicie, mamy pomarańczowe i wiemy, że pomarańczowe jest ruda toru, czyli widzimy, że ją zdobywamy w tej takiej zielonej krypcie zwykłej, reszta to są tylko krypty epickie i rzadkie. No to wtedy sobie upatrzę tą zieloną kryptę i będę ją szukał. Czy w przypadku tutaj
Tego, no to już wam pokazywałem, upatrzę sobie tą kryptę. No czyli będę pamiętał, że dwa rodzaje krypty mam do, powiedzmy, eksploracji. Jeszcze tak sobie tu przejrzę, co tu jeszcze jest takie. No cały czas się ten jedwab cesarza tutaj przewija, który jest na najniższym levelu, nie? Także on nam tu psuje robotę, to jest już żółte, więc raczej ten jedwab cesarza, jak widzicie, się u mnie tutaj przewija. Ja raczej nigdy nie ryzykuję, jak mamy takie, widzicie, 9%, tylko na żółte nie. Ja wolę mieć pewność, no bo nie chcę marnować, słuchajcie, też materiałów, nie? Ale mówię, no to jest akurat tylko produkcja żywności czy tempo badań. No na pewno przed, tyle co wam mogę powiedzieć, że na pewno chciałbym fajnie ubrać jeszcze naszego Fartkada, wtedy najlepsze ubrania mu dać. Jakoś to pozamieniam, zobaczę. To żółte nawet na Fartkada, o co mi chodzi, moi drodzy, bo jeżeli będziemy... Tu jedno pomarańczowe nawet ma Fartkad, więc będę chciał zamienić. Trochę są podobne, nie? To pomarańczowe jest dość łudząco podobne do żółtego, no ale różnicę widać, że to jest bardziej żółte, a że to jest pomarańczowe, czyli... To pomarańczowe jest słabsze od czerwonego, a to żółte jest lepsze od czerwonego. No i to wiecie, można się pomylić. Warto tutaj nie klikać w pośpiechu. Natomiast chciałbym jedną pelerynkę kupić dla Fartkada, żeby była lepsza, zanim, słuchajcie, zlecę G7, bo jak wiecie, przygotowuję się intensywnie do G7. Tu wam mogę pokazać, że koszt szkolenia gwardzistów mi się koli. Dlatego mam mało tutaj tych punktów, moi drodzy. Zobaczcie, jak mało. Bo kolejną technologię zacząłem opracowywać. Tu mi się ona w Akademii opracowuje, bo idę na G7. Jeszcze mnie trochę pracy będzie kosztowało. To się robi na 9 poziom, więc jeszcze muszę to zrobić na 10. To zrobić na 10 i dopiero mi się odblokuje. Także jeszcze tych punktów muszę zdobywać. Ale powiem wam tylko tyle, że dzisiaj mamy jeszcze Rui Aranjuez, w którym biorę udział, bo chciałbym, tu jest takie coś jak triumf autorytetu, moi drodzy. I zdobyłem już trochę punktów, bo dwa ataki przeprowadziłem i w ten sposób mogę najemników zdobyć. Myślę, że zawsze warto, na tego bym się połasił. No tych 38, no nie wiem, muszę przeliczyć, ale myślę, że tych wezmę. Przeliczę to jeszcze. W każdym razie dwa ataki mnie jeszcze czekają. O, widzicie, tu jest jeszcze takie coś jak skok technologiczny. Gdybym teraz technologię zaczął ulepszać, to możliwe, żebym wygrał. Czasem zdarzyło mi się w tym wygrać. Natomiast tutaj dużo przyspieszeń. Żeby w tym wygrać, musisz dużo przyspieszeń niestety zużywać. Więc mnie to tak jakby nie kręci. No to myślę, moi drodzy, że jeśli chodzi o krypty, to wam wszystko w miarę jasny sposób powiedziałem. Gdyby coś było niejasne, to piszcie, moi drodzy, w komentarzach, to dogram coś. Pamiętajcie o tych materiałach, które łączycie tutaj, połącz. Ja zawsze, jak widzicie, sobie zostawiam parę materiałów niepołączonych, dlatego że one często występują w codziennych zadaniach. Masz często w codziennych zadaniach połącz dowolne materiały, tak? Także zawsze sobie zostawiam jakieś niepołączone, nigdy nie łączę wszystkich na maksa, zawsze zjeżdżam w dół i tych, których jest więcej, to tutaj się bawię w łączenia. Jak eksploruję krypty, to potem widzę ewentualnie, w jakiego materiału brakuje. Zobaczcie, tutaj wtedy widzę jeszcze, na przykład jeżeli tą fiolkę bym chciał, no to sobie znowu klikam, patrzę, aha, ta kwadratowa, żółta, dobra. I na tej zasadzie mniej więcej się sugeruje, tak samo... Właśnie tym jedwabiem i dlatego skupiam się właśnie na tych dwóch rodzajach krypt. To są dwa rodzaje krypt, moi drodzy, które w tej chwili eksploruję, żeby troszkę uzupełnić tych których nam brakuje materiałów, czyli albo będzie to krypta, moi drodzy. Tutaj przez lupę jest to bardzo wygodne. Jak widzicie, idzie to bardzo szybko, sprawnie. Czyli wtedy sobie szukam, żeby była to albo ta żółta kwadratowa, albo... albo ta właśnie. Widzicie, obie obok siebie akurat są. O obu mówiłem, nie? Czyli wtedy te chciałbym otwierać. Ktoś was zapyta, dlaczego nie 20 poziomu? No przyjdzie moment, słuchajcie, gdzie jeszcze opracuję to lepiej, to będę otwierał 20 poziomu. Wiem, że jest więcej materiałów w 20, ale też zobaczcie, no 11 tysięcy zużywamy smoły, a w 15 poziomu tam 2,5 tysiąca. No wiecie, jakby chodzi mi też o to, że no ja nie mam jeszcze takich kosmicznych ilości smoły, nie? Teoretycznie mógłbym 10 krypt otwierać dziennie, 20, ale wolę otwierać 50 krypt na przykład, które są 15-kami, bądź niektóre
Niektóre tam te 10 poziomu też tam czasem otworzę, szczególnie jak właśnie jest taki do tego materiału, który jest mi potrzebny. Zobaczcie też, ile tu prezentów cały czas wpływa. Także bardzo fajna sprawa. Tutaj oczywiście z prezentów, moi drodzy, również dostajemy jakieś materiały. Także to też o tym pamiętajcie, że te materiały również wam czasami wpływają po prostu ze skrzyń, z prezentów. Ale głównie wpływa smoła. Jeszcze na koniec, bo często wielu z was może to przeoczyć. Zawsze macie napisane te smoły tutaj, tak? Smoła zwykła, smoła rzadka i epicka. Jak widzicie, różnią się kolorami, wiadomo. Każda smoła za tą kryptę odpowiada, co tłumaczyłem, już nie będę powtarzał. Ale chodzi mi o to, że jak tu wejdziecie w inne, o, zobaczcie, ile smoczych monet dostałem, moi drodzy, pięknie. 130 tysięcy smoczych monet mi weszło ze skrzyń. Ale chciałem właśnie wam to pokazać, że często ze skrzyń ta smoła, którą dostajecie, kryje się tutaj, tak? I musicie, jakby te, o, zobaczcie, 15 tysięcy, czyli już tyle otwierałem, a już zobaczcie, ile mi smoły przybyło, nie? Także też musicie na to tutaj często zaglądać, bo jeśli otwieracie skrzynię, się okaże, że tu nie macie smoły, a tutaj macie z 200 tysięcy. O, i tutaj są te smocze klucze do otwierania krypt. Ja wam jeszcze powiem, że ten klucz do 20 poziomu krypty, ja sobie chyba ze 100 kluczy kupiłem w sklepie Rangroku, nie za zwykłe pieniądze realne w żadnym wypadku, za punkty w grze w sklepie Rangroku kupiłem sobie, moi drodzy, właśnie te klucze do rzadkich krypt 20 poziomu, bo nie zawsze te twierdze mi się, słuchajcie, chce rozwalać, mimo że dałbym radę, ale tak jak mówię, no nie zawsze mi się chce ich tam szukać. Polecam wam czasem na gorączkę srebra i odpierać, jak nie chcecie tracić na przykład złota, ale też mierzcie siły na zamiary, jak macie niższy level, słabsze wojsko, słabszą armię, to spokojnie możecie rozwalać twierdzę 10 poziomu i wtedy będziecie eksplorowali krypty rzadkie również 10 poziomu, bo tak jak widzicie, no ja tutaj 30 poziomu się nawet nie zabieram za to, bo no jeszcze to nie mój poziom, tak? Trzeba mierzyć siły na zamiary, moi drodzy, jestem zawsze tego zwolennikiem. Mogę wam tylko pokazać jeszcze, dlaczego nie otwieram krypty 25 poziomu przykładowo. No bo zobaczcie, moi drodzy, tu gdybym chciał, no to naprawdę, no w tej chwili tak mi to spadło, bo było 40, tam chyba 5 tysięcy, tutaj spadło, może ostatecznie bym się w 30 tysiącach zamknął, no ale sami widzicie, że no jeszcze tyle smoły nie mam, jeszcze mnie nie stać na takie rarytasy, a druga informacja jest taka, że na dwa razy musiałbym to oblatywać, to ja jeszcze nie jestem w stanie krypty 25 poziomu na raz niestety cyknąć, także tak to wygląda. No i później właśnie tutaj w dzienniku macie te wszystkie krypty. Żeby nie było, moi drodzy, że ja was tutaj ściemniam, to proszę bardzo, zobaczcie, 5 macie na jednej karcie razem z datami. Zobaczcie, ile. Dzisiaj po północy, więc nadal można powiedzieć, że to dzisiaj, tak, no bo jak nagrywam, jest godzina przed 16. Także zobaczcie. Zobaczcie, ile krypt ja otwieram dziennie. Żeby nie było, że ściemniam, proszę bardzo, cały dziennik wam pokazuję. Robię to. Cały czas, moi drodzy, to robię. Tak, no wiadomo, tu są tam jakieś inne powiadomienia, tak? No ale chcę wam pokazać, że tak wczoraj wieczorem usiadłem, zacząłem robić krypty. Coś tam sobie robiłem, swoje zajęcia i co chwilę krypty. Moje wojska chyba, z tego co pamiętam, zbierały zasoby, zbierały srebro, bo miałem wojska we wiosce. Zbierałem srebro, a ja sobie tutaj cykałem krypty. Także naprawdę koło 50 krypt dziennie staram się otwierać i dzięki temu zobaczcie, moi drodzy, że bogactwo naszego klanu wygląda w tak piękny sposób. Jesteśmy chyba drugim co do kolejności klanem w królestwie, jeśli chodzi o bogactwo. Zobaczcie, 586, tutaj ktoś tylko ma, ci tutaj bardziej dążą do 3 bilionów i pewnie będą pierwsi, ale my też bardzo ładnie idziemy do góry. Także pięknie, pięknie, moi drodzy, to wygląda. No dobrze, drogi widzu, no to chyba tyle. Mam nadzieję, że udało mi się wam to w jakiś prosty sposób wytłumaczyć. Jak sami widzicie, to zawsze w przypadku Total Battle mówiłem, że jest dużo tematów, które się ze sobą łączą i nie da się wszystkiego tu wytłumaczyć w 10 minut, bo to jest bardzo rozbudowana gra. Mimo że na przykład dziś tłumaczę wam o kryptach, to gdzieś musiał być wątek o
o dobieraniu ubrań, tak? Musiał być wątek o burzeniu twierdz, niszczeniu twierdz, tak? No, no widzicie, wszystko się ze sobą jakby ściśle wiąże. Także będę bardzo wdzięczny, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. My się widzimy w następnym odcinku. Oczywiście śmiało napisz, jak masz jakieś pytania. Czy coś tutaj było niejasne, to też śmiało napisz to. Postaram się to pokazać. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.